Piłkarze czwartoligowych rezerw Radomiaka Radom spotkali się na zajęciach w środę 13 maja po raz pierwszy od 2 miesięcy. Widać, że zawodnikom brakowało piłki, brakowało ruchu na świeżym powietrzu. Wypełniali zadania jakieś, powiedzmy, do pracy domowej, natomiast na pewno nie jest to to samo, co praca na świeżym powietrzu z piłką i tym bardziej jeszcze wykonana w grupie. W kolejnych dniach radomianie będą odbywać treningi wprowadzające. Przypomnijmy, że wojewódzkie związki piłki nożnej zdecydowały o tym, że drużyny piłkarskie występujące w czwartej lidze i w niższych klasach rozgrywkowych nie wybiegną już w sezonie 2019-20 na boiska. Choć rezerwy Radomiaka w tabeli grupy południowej mazowieckiej czwartej ligi zajmują pierwsze miejsce, to nie jest jeszcze pewne, że wywalczą awans do trzeciej ligi. Decyzję podejmie mazowiecki związek piłki nożnej. Dzisiaj i jutro to takie 2 dni rozruchowe. W tym czasie mam nadzieję, że poznamy naszą przyszłość, jeżeli chodzi o drużynę, co z nią dalej się będzie działo. Jeżeli to już będziemy wiedzieli, no wtedy będziemy musieli się przymierzyć do treningu, do tego, jaki on ma być w najbliższej przyszłości. Radomiak wydał we wtorek oświadczenie, w którym przedstawia m.in. aktualną tabelę rozgrywek. Wynika z niej, że rezerwy zielonych są obecnie liderem grupy południowej czwartej ligi i mają lepszy stosunek meczów bezpośrednich z MKS Piaseczno i Błonianką Błonie, które mają tyle samo punktów na koncie. W oświadczeniu radomski klub odnosi się do doniesień medialnych oraz oświadczeń innych klubów, z których wynikało, że układ tabeli jest inny niż ten podany.